Za co lubię swoją pracę? Za codzienne biegi po schodach i świetną figurę. Za trening siłowy każdego dnia. Za papierologię, bez niej byłoby nudno. Za ferie i za wakacje, bo nie wiem, co z tak dużą ilością czasu wolnego mam zrobić. Za dzwonek po ostatniej lekcji. Tłumaczenie po raz setny. Jak zalogować się do dziennika? Za przerwę w pracy, za to, że zawsze mogę spokojnie zjeść śniadanie, wypić kawę i porozmawiać z koleżankami. Za to, że zawsze mogę przebywać w świetnym towarzystwie. Zaproszę panią. Za samochód służbowy, telefon i komputer. Za lekką pracę z uczniami. Za spokojną pracę w cichym sekretariacie. Za to, że liczba moich dzieci nie jest taka oczywista. W tym roku 461. Za spokojne dzieci, na przerwach. Za to. Za bycie jedną z najbardziej znanych osób w tej szkole. Za korzystanie z walkie-talkie. Za możliwość pracy z panem Markiem. Za zawsze wolne miejsce na parkingu przed szkołą. Za to, że mój charakterystyczny głos jest rozpoznawalny w całym gminie. Za wycieczki i podróże, za zieloną szkołę. Za opłatę. Co ja robię tu? Co ty tu najomisz? 12 Za co lubię swoją pracę? Za to, że zawsze mobilizuje mnie do twórczego działania. Za możliwość obcowania z literaturą na co dzień. Za gimnastykowanie umysłu. Za dziecięcą spontaniczność. Za poznawanie nowych ludzi, dzieci i wszystkich nowych rzeczy. Za kontakty z innymi. Za świadomość, że można zrobić coś pozornie małego, a bardzo ważnego dla ucznia. Za ciekawość uczniów, dzięki której codziennie uczę się nowych rzeczy. Za różnorodność. Pod każdym względem. Za możliwość dzielenia się tym, co kocham. Za radość uczniów, gdy się czegoś nauczą. Za uśmiech dziecka i to takie charakterystyczne kiwanie głową, kiedy widzę, że dziecko rozumie. Za satysfakcję. Za możliwość pracy z małymi i dużymi ludźmi. Za świadomość, że dzieci mi ufają. Za to, że mnie dzieci zaskakują. Za dzień dobry i za uśmiechy co rano. Za rozmowę z dziećmi i z rodzicami. Za to, że każdy dzień jest inny. Za dziecięcą kreatywność i pomysłowość. Za to, że każdego dnia uczę się wielu nowych rzeczy. Za te dziecięce uśmiechy. Ja po prostu lubię pracę z dziećmi.